Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Ja je rodom z Polszczy i coś takie jak zaborone rizdwo ja nie przeżywał. Święty wieczór i świadkowania w rizdwo w domu rodzinnym my przeżywały bez jakiegoś strachu, że ktoś nas tam będzie zapisywać w kajet i gdzieś potem do dyrekcji szkoły czy jakiejś władzy nas podawać. Niczego takiego nie było. Najbliższe mnie wydrzniaje się rizdwo, jakie ja przeżyłem, początki stanu wojennego w Polsce. Coś takie też było. Mój brat był zwerbowany do takich służb, jakie patrole policyjskie. I wtedy my gotujemy się do Świętego Wieczoru, a brata nie ma. I takie było przykre, że nie ma simi w kompletie. I tu mamy majże si daty i brat przyjeżdża. I to był taki doświad, jak ważliwym jeszcze była simia ciła. Jak ja tu, w tamtym roku, czy w tym roku, dłumaju pro tych ty simi, gdzie wojskowie na fronti, to mnie to inaczej przeżywają. Zawsze był za tym, żeby kalendar dyrżawny i kalendar cyrkowny były jednakowi. Jak Tomasz przyszedł, to ja mówił, zrobić zrazu, że świata razem i w wychodni dni i będziemy świadkować i w domach, i święty wieczór. Także, hej, co będzie razem.